Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony YogiV91. Dzisiaj taki szybciutki filmik na edytorze Army 2. Dzisiaj Wam pokażę możliwości snajperki AS50. Tak jest, nie inaczej. No, z tego co Wam powiem, chwilkę z niej tutaj sobie postrzelałem i wydaje mi się, że strzela się z niej chyba najwygodniej. No cóż, zobaczmy. Mamy do dyspozycji dalmierz. Mamy trzy cele w chwili obecnej. Mamy trzy cele, tak, jeden znajduje się tutaj, drugi znajduje się tutaj i trzeci znajduje się bardzo daleko, bo aż tutaj. Ok, zobaczymy jak to wyjdzie, zajmijmy się na razie pierwszym celem. Odległość do niego to jest 590 metrów. Ok. Włączamy sobie snajperkę, celownik. Ustawiamy w prawym górnym rogu, widzicie, page up, page down, to się zmienia, 500 metrów. Zaraz tam było 600 metrów, przepraszam. Ok, mała poprawka. I uwaga. Dostał. Ok, jeden z głowy. Zobaczmy kolejnych. Kolejny cel to jest odległość 738 metrów. Tak jest, 737, coś koło tego. Znów celownik, dajemy na 700 i robimy bach, ale muszę przycelować. Dostał. Ok, drugi cel padł, zajmijmy się trzecim celem. Tam już mamy 1000. Gdzie był trzeci cel? Tutaj jest trzeci cel. Trzeci cel to jest odległość 810, tak, 810 metrów. Czyli znów stuwa do góry. 800 metrów. Piękny strzał. Bum. Ok, mamy małego faila, bo mi trawa zasłoniła. Jeszcze raz. Dostał. Ok, za drugim razem, no ale dostał. Szybki reload. No, tak ta broń w przybliżeniu działa. Wydaje mi się, że jest to broń najskuteczniejsza. Szkoda, że ona nie ma jeszcze takiego małego zooma, bo przydałby się w niej mały zoom, no ale cóż. To była snajperka AS50. Pozdrawiam wszystkich jogi. Cześć, do usłyszenia.